Szefie, to nie ja miałem zrobić. Nie, to Zdzichu. Nie, to nie ja, to Krzysiek miał zrobić. Ile razy słyszałeś takie hasła od swoich pracowników, gdzie coś im zlecałeś, albo czasami rzuciłeś hasło tak w powietrze, trzeba to zrobić. No i w zasadzie nikt się za to nie wziął, nikt nie był do tego przypisany, nie było żadnego terminu. No i ogólnie problem, no bo jest jakiś temat, który powinien się dziać, a się nie dzieje. I dzisiaj dość nietypowy odcinek, bo jest ze mną gość, nasz ekspert od Asany, Magda. Cześć, Magdo. Cześć. Dzisiaj z Magdą pomożemy Wam rozwiązać ten problem za pomocą aplikacji Asana. To znaczy pokażemy Wam, w jaki sposób można delegować zadania, przypisując do nich konkretną osobę, przypisując konkretny termin i tworząc opis do tego zadania, tak, żeby nikt nie mógł powiedzieć, to nie moja sprawa. I zaraz pokażemy Wam aplikację, ale na początku oczywiście standardowo intro. Cześć, ja nazywam się Piotr Szpytel i jest ze mną też Magda, nasz ekspert. I my na co dzień pomagamy przedsiębiorcom w tym, żeby poukładać im firmę. To znaczy, z jednej strony pomagamy im uporządkować zespół, uporządkować procesy, uporządkować to wszystko, co się wewnątrz dzieje, również odpowiedzialności, ale z drugiej strony dzięki temu zarabiają 20, nawet 30% więcej już w drugim roku współpracy z nami, a na tym kanale całkowicie bezpłatnie dzielimy się z wami wiedzą, podpowiedziami, wskazówkami, jak właśnie lepiej organizować swoją firmę. I dzisiaj zajmiemy się tym tematem, o którym powiedziałem wcześniej, czyli odpowiedzialność, a w zasadzie jej brak. I w zasadzie no, spotykam się z tym każdego dnia, że w różnych firmach różni ludzie nie chcą za bardzo brać na siebie odpowiedzialności albo zapominają o różnych tematach, o różnych sprawach, bo na przykład na karteczkach takich samoprzylepnych sobie przylepiają gdzieś tam na ekranie, przylepiają na biurku, zapisują w kalendarzu i potem o tym wszystkim nie pamiętają. A można sobie z tym w dość prosty sposób poradzić. To znaczy, można użyć do tego narzędzia. W poprzednim odcinku tłumaczyłem, dlaczego my akurat używamy Asany i dlaczego rekomendujemy ją naszym klientom, więc nie będę do tego wracał. W razie czego to cofnij się do poprzedniego nagrania. A teraz oddam głos do Magdy, która pokaże nam bardzo praktycznie na naszej Asanie, na naszych projektach, w jaki sposób można stworzyć zadanie i do tego zadania później przypisać konkretnego człowieka, konkretny termin i jak opisać to zadanie tak, żeby ten człowiek wiedział, co dokładnie ma zrobić. To teraz ja przejmuję tutaj pałeczkę, udostępnię ekran, żebyś widział, jak wygląda nasza Asana i jak dokładnie przydzielić zadanie do konkretnej osoby. No jak widać, my tutaj mamy sporo tych zadań i projektów, ale mamy tutaj zadanie, akurat jesteśmy na projekcie warsztatowym, bo pewnie jak wiesz, to działamy Piotra z warsztatami D na przywódcy i mamy kilka grup, dlatego warto, żeby te zadania były dopasowane do konkretnych osób, do konkretnych dat, żebyśmy mogli naszą pracę wykonywać prawidłowo. I mamy tutaj takie jedno zadanie bez przypisanej osoby. Wchodząc w nie, widzimy, że nie ma ani daty wykonania, ani osoby odpowiedzialnej, więc to zadanie jest niczyje. Nikt nie jest odpowiedzialny za spotkanie 11 i tak nie może być. Ale w momencie, kiedy przy osobie odpowiedzialnej wybiorę Piotra, to wtedy to zadanie jest przypisane do Piotra i Piotr wie i dostaje powiadomienie o tym, że to zadanie musi ją wykonać. Dodatkowo przypisuję mu datę. Zróbmy tutaj 5 listopad. I 5 listopada w środę Piotr musi wykonać to zadanie. Jest zadanie odpowiedzialne. Poniżej mamy tutaj podzadania, czyli całą taką checklistę zadań, które należy wykonać, żeby to zadanie, czyli to nasze spotkanie 11 się zadziało. Mamy tutaj zadanie, żeby wysłać maila 7 dni przed spotkaniem z przypomnieniem o zadaniu domowym. No i kto to ma zrobić, tak? Jeżeli nie ma tutaj nikogo, no to nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności, że ma to wykonać. Dlatego przypisujemy osobę, będę to ja, muszę to wykonać. Jeżeli mamy spotkanie tu 14 lutego, tak? No to ja to zadanie muszę wykonać 7 dni przed, czyli akurat wychodzi 7 luty. I jak widzisz, mając przypisane zadanie, mając przypisaną osobę, wiemy, kto konkretnie jest za to odpowiedzialny. Jeżeli chcemy konkretnej osobie jeszcze opisać to zadanie, to w każdym zadaniu mamy miejsce na opis, tak? I możemy napisać, to zadanie dotyczy wysłania maila. Pamiętaj, zadanie domowe jest prezentacja. I wtedy ja wiem, tak, że treść zadania domowego nie muszę już tutaj jakby szukać, gdzie to jest, bo wiem, że ono jest w prezentacji, dostałam już taką instrukcję.
Więc myślę, że wszystko tutaj jest jasne i ważne jest to, że jak zadanie ma osobę, ma datę, to z dużym prawdopodobieństwem zostanie wykonane. Tak, a mogłabyś jeszcze pokazać, a ty nie możesz pokazać, ale miejsce, tak tylko myszką nawet, gdzie ja, oczywiście teraz jesteśmy w Asanie u Magdy, na jej koncie, ale gdzie ja mogę znaleźć to swoje zadanie, bo ja dostaję powiadomienie. Tak. No to ja też dostałam, przypisując sobie to zadanie, to mamy tutaj pod stroną główną moje zadania. I tutaj są wszystkie zadania, akurat ja mam widok kalendarza, który ja muszę wykonać. Tak, mam tutaj też akurat zadania zaległe, ale one jeszcze czekają na to, żeby podzadania w tym zadaniu się wykonały. Dlatego mogę widzieć w widoku kalendarza, mogę widzieć w widoku tablicy. Tutaj mamy ostatnio przypisane i to jest to zadanie, o którym przed chwilą Wam mówiłam, które sobie przypisałam. Plus mamy widok listy i tak samo mamy tutaj ostatnio przypisane i jest to zadanie na 7 lutego. Tak, i to jest bardzo ważne, bo jeżeli przypiszesz zadanie swojemu człowiekowi w zespole, oznaczysz go z imienia, nazwiska i przypiszesz termin, to on ci nie powie, że nie wiedział, że nie pamiętał, że to nie jego zadanie. No bo w systemie to będzie widać. Będzie to widać u ciebie w systemie jako kogoś, kto zleca to zadanie, i będzie to widać w systemie u kogoś, kto to zadanie otrzymuje, więc nie będzie umywania rączek. Oczywiście sam system nie rozwiąże problemu. Jeżeli problemem jest to, że niewłaściwie deleguje to zadanie, no to i tak się nie wydarzy, ale system bardzo ułatwia przypisywanie odpowiedzialności łącznie z terminem i później weryfikację, bo nie musisz naklejać tych karteczek na ekran, zapisywać w kalendarzu ani pamiętać, tylko wchodzisz sobie do panelu, sprawdzasz i wiesz, czy coś zostało wykonane, bo jeżeli Magda wykonałaby to zadanie, to je odhacza. Pyk. I zarówno Magda, jak i ja dostaniemy powiadomienie, zadanie wykonano. Tak, i w każdym zadaniu też jest jakby historia, co się działo w tym zadaniu. Mamy całą aktywność, tak? I widać, kto przypisał do kogo dane zadanie, kiedy. Więc też pracownik nie powie ci, że nikt mu nie przypisał zadania, bo to w historii tego zadania widać, kiedy została ustalona data wykonania i do jakiej osoby przypisane. Jeżeli też jest jakiś komentarz, to też całą aktywność tutaj widzimy. Dzięki bardzo, Magda. Jak widzicie, no to przypisywanie zadań, przypisywanie odpowiedzialności i terminów, no nie jest nic skomplikowanego. Oczywiście to jest tylko wycinek tego systemu. Jeżeli ktoś z Was chciałby porozmawiać z nami o tym, że być może taki system przydałby Wam się w firmie, to od razu mówię, że my nie sprzedajemy systemu. My możemy Wam pomóc go wdrożyć. I tym wdrożeniem zajmowałaby się Magda, pewnie z moim wsparciem, żeby trochę może procesy opisać. Więc jeżeli chcecie poznać na ten temat, jak wdrożyć Asanę u siebie w firmie, no to w opisie do tego nagrania znajdziecie link do formularza kontaktowego, wystarczy wysłać wiadomość, i wtedy albo Magda, albo ja skontaktujemy się z Wami, pogadamy i zastanowimy się, na ile taki system będzie Wam potrzebny i jak możemy Wam pomóc go wdrożyć. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, Magda, za prezentację i do Dziękuję. następnego. Dziękuję.